Siema, tu Pyzan w kolejnym filmie, tym razem znów z kuchni i postaram się dla Was za pomocą Lidlomixa, czyli Monsieur Smarta, zrobić chleb, który upiekę w kuchence. Lidlomix Monsieur Smart pomoże mi w wyrobieniu ciasta, a jak wyjdzie, zobaczycie to sami. Czyli przepis będzie trochę zmieniony, inaczej niż oryginalny z tej maszyny. Zrobimy upgrade'a, jak to się mówi, i po swojemu go trochę zmienię. Tak, aby chleb był smaczny, dobry i w porządku. Więc, drodzy Państwo, nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a jak wyjdzie chleb, zobaczycie sam. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi w moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno. Zapraszam serdecznie. Tak, dzisiaj wybierzemy sobie jakiś przepis, którego oczywiście zaupgrade'uję, zmienię i trochę zrobimy to inaczej. Chleb postanowiłem zrobić sobie pszenny. Tutaj jest akurat chleb pszenny. Według tego przepisu spróbujemy upiec chlebek. I jak widzicie sami, jeden bochenek, 20 gram świeżych drożdży, 500 gram mąki pszennej, typ 405, dwie łyżki soli. Ponadto mąka do posypania stolnicy. Chleb pszenny, czas 15 minut, łączny 3 godziny, średnio trudne, przepis od Monsiera. Dobrze, więc jedziemy z tym chlebem. Pierwsze, krok pierwszy, dodać 320 g wody w temperaturze pokojowej. Dobrze, 320 g wody. Pyknęło, jest w porządku. Następny krok. Następne. Do pojemnika miksującego włożyć świeżych drożdży 20 g. Ok, i teraz będzie właśnie ta modyfikacja, upgrade, i zrobię to trochę inaczej niż w przepisie. A więc, czyli mamy mleka 120 ml w temperaturze pokojowej, 20 g drożdży i do tego dodamy dwie łyżeczki cukru. Cukru, drożdże i te drożdże rozmieszamy. Pomalutko jak nam się rozpuszczą w tym mleku z zawartością cukru. Ok, myślę, że starczy. Drożdże rozpuszczone. Więc idziemy dalej z przepisem. Ok, więc nasze mleko wlewamy rozpuszczone drożdże z mlekiem, wlewamy do gara, jak to się mówi. Omijamy już dalej ten krok. Teraz krok 3, własne ustawienia, to jest przez 0,10 sekund trzeba wymieszać po prostu, jak to jest, tą wodę z tym mlekiem. Ja bym to zrobił inaczej, dosypałbym teraz mąki, ale cóż, jedziemy w połowie z przepisem z Monsieur Smartem. Czyli zamykamy teraz pokrywę i przez 10 sekund mieszamy wodę z drożdżami z mlekiem. Pokrywa zamknięta. Po prostu to wszystko wymieszać z sobą.
Bez ciasta. Czy mąki. Dobra, okej, gotowe. Krok następny. Krok 4. Dodać 500 g mąki pszennej i 2 łyżeczki soli. Dobrze. Mąkę będziemy w moim przepisie mieszać, czyli dodamy 500 g mąki pszennej i 100 g mąki żytniej, czyli będzie trochę więcej niż w przepisie. Oczywiście 2 łyżeczki soli też pójdą. Najpierw damy 2 łyżeczki soli, takie płaskie, jedną. Drugą. I teraz dosypiemy mąkę. 500 g mąki pszennej. Tak, aby się upewnić, staruje. Tak, aby pyknęło, smyknęło i było fajnie i przyjemnie. Sypiemy. Dobrze, jeszcze ciutkę muszę dodać. Ok, 500. I dodamy 100 żytniej mąki. Ok, 100 żytniej. Dobrze. 600. 500 pszennej i 100 żytniej. Ok, następny krok. I teraz jest krok 5. Zwykłe ugniatanie. Czas 45 sekund. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyszło. Mamy ciasto, tak jakby wyrobione, ale powtórzę jeszcze raz tę samą czynność. I z powrotem ten sam 5. krok. Drugi raz ciasto wyrobione. Dobrze, następny krok. Krok 6. Ciasto przełożyć do miski, przykryć i odstawić na 1 godzinę w ciepłe miejsce, żeby wyrosło i podwoiło swoją objętość. Ok. Tak to mniej więcej wygląda. Odepniemy noże i to wszystko weźmiemy do misy. Ok, przełożyłem do misy i teraz przykryjemy szmatką, odłożymy w ciepłe miejsce i przez godzinę poczekamy, aż urośnie. Więc przykryjemy nasze ciasto, a w międzyczasie już maszyna nam nie będzie potrzebna, tak myślę, więc myjemy pojemnik. Krótkie czyszczenie. Start. Dobrze. Gotowe. Wystarczy wyjąć, wypukać i odłożyć do wyschnięcia nasz gar. Ok. Wylejemy wodę. I garczek samoczynnie się umył. Po wypłukaniu tak to mniej więcej wygląda, czyli garczek umyty. Odepniemy noże i zobaczymy, czy dokładnie. Więc zanim ciasto nam
odleży, urośnie. Przygotujemy sobie blaszkę z papierem do pieczenia. Więc drodzy Państwo, zobaczymy, jak po godzinie wyrosło nasze ciasto. Zobaczcie, jak pięknie podwoiło objętość. Zobaczcie, jak pięknie nam wyrosło. Więc teraz kolejny krok i krok 7. Zagniatać ciasto umoczonymi dłońmi i wyłożyć do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Ok, wykładamy, ale zanim wyłożymy, ja rozłożę je jeszcze, jak to się mówi, wyjmę je na stolnicę i ręcznie ugniotę. Ok, mało miejsca, więc posypiemy delikatnie naszą matę mąką i pogniecimy trochę nasze wyrośnięte ciasto. Do środka. Wszystko do środeczka. I do góry nogami, do foremki. Więc keksówkę weźmiemy.
odetniemy papier i odłożymy jeszcze na pół godziny, tak aby nam nabrało masy, w ciepłe miejsce. Mokrą dłonią jeszcze zbijemy to. Dokładnie wyrównając w naszej blasce. I tak to mniej więcej wygląda i teraz odstawimy to na pół godziny jeszcze, przykryjemy szmatką w ciepłe miejsce. Ósmy krok, ponownie odstawić na jedną godzinę do wyrośnięcia. Następne, piekarnik rozgrzać 250 Celsjusza, góra i dół, grzanie, następnie obniżyć temperaturę do 200 stopni, chleb piec przez 45 minut. Ja to zrobię trochę inaczej, bo nie mam 250 stopni w piekarniku, bodajże 230. Dokładnie tak, widzicie, 230, więc nie mogę rozgrzać do 250. I zrobimy tak, rozgrzeję do 230 i później będę piekł chleb przez 10 minut 230 stopni, góra-dół, a później zmniejszę temperaturę, powiedzmy, do 200 stopni i jeszcze 20 minut do pół godziny, obserwując chleb, jak, co będzie się działo. Krok 10. Upieczone wyjąć z piekarnika i odstudzić na kratce do ciast. OK. No i koniec. Przepis gotowy. Smacznego. Zagrzeję wodę i dodamy teraz łyżkę mąki. Łyżkę mąki i odrobinę, szczyptę soli. Zrobimy taką do smarowania naszego chleba przed pieczeniem, taką paniereczkę. Więc rozbełtamy to teraz w ciepłej wodzie i posmarujemy przed pieczeniem nasz chleb. OK, zobaczymy nasz chlebek. Dobrze, pięknie wyrósł. Jak widzicie sami. Teraz zrobimy tak, że ostrym nożem go natnę. Natniemy go ostrym nożem. Powiedzmy coś takiego, drodzy Państwo. Oczywiście w kilku miejscach go nakujemy, tak aby w czasie pieczenia uwalniały się z chlebka gazy. OK. I posmarujemy oto mąką z wodą. Wiecie, można by było to dokładniej robić, rozrobić mąkę w wodzie, ale wiecie, w jednej ręce telefon, w drugiej łyżka, więc to nie przeszkadza. I smarujemy, nie żałujemy. Smarujemy nasz chlebek i będzie fajna skórka chrupiąca. Oczywiście rozgrzewamy piekarnik, ja mam 230 stopni i za parę minut, jak się rozgrzeje, na 10 minut wsadzę na 230 stopni, oto to, góra, dół.
chlebek czeka, aby włożyć go do pieca. A czy z tej mąki chleb będzie, zobaczcie to sami. Więc zostańcie jeszcze ze mną, bo sam jestem ciekaw, co i jak z tego wyjdzie. Chleba nie kupiłem, bo zakupy przeważnie robię, drodzy Państwo, w sobotę, a dzisiaj jest akurat 6 stycznia, święto, sklepy zamknięte, Trzech Króli. I dzisiaaj w Trzech Króli, 6 stycznia 2024, piekę dla Was chleb. Więc, drodzy Państwo, przełożyłem większą blaszkę, z tego względu, że ciasto przecież jeszcze w czasie pieczenia urośnie, a blaszka keksówka była po prostu za mała. Zapomniałem, że zmieniłem przepis i dodałem więcej mąki, więc dlatego upgrade i przełożenie szybko chleba w inny, większy pojemnik. Więc góra, dół, 10 minutek i jedziemy z tym filmem. Ok. Dobrze. Wyrosło. Teraz zmniejszymy temperaturę. Weźmiemy sobie 190 stopni i 20 minut. 25 i 190 stopni, góra, dół. Chlebek gotowy. Dokładałem jeszcze 15 minut, bo obserwowałem chleb i nie był po prostu przypieczony na wierzchu, więc dokładałem jeszcze i pilnowałem całego przebiegu, więc na tę chwilę chleb już jest gotowy. Wyjmiemy nasz chlebuś. Ok, jest pięknie, pięknie, drodzy Państwo. Oczywiście od razu go wyłożymy w tej pozycji i zobaczcie, jak to fajnie wyszło. Ściągniemy papier. Mamy spód oraz górę. Pięknie wyszedł nam chlebek z tego przepisu, czyli maszyna z Lidlo Mix Monsieur Smart dała radę w wyrobieniu nam ciasta na przygotowanie pięknego i miejmy nadzieję, że smacznego chleba. Więc, drodzy Państwo, teraz jeszcze tylko szybko spryskamy chlebek. Można to zrobić w inny sposób. Można było też piec go z naczyniem i na dole z wodą, tak aby skórka była miękka i chrupiąca. A ja wezmę spryskiwaczem delikatnie. Ok. Potraktuję go wodą i teraz będzie, jak wystygnie, będzie skórka miękka i chrupiąca. Drodzy Państwo, tak to wygląda i przy okazji chciałem pozdrawić koleżankę z pracy, Ilonka, dziękuję za podpowiedź dotyczącą polania po upieczeniu chleba wodą, spryskania go delikatnie, aby skórka była chrupiąca. Ilonka, pozdrowienia dla Ciebie. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Teraz poczekamy z pół godziny, aż to ostygnie i zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda w środku.
jego stygnie i będziemy go kroić. Więc drodzy Państwo, czas ukroić sobie kromeczkę chleba, zobaczyć jak to wyszło. Tak jak Wam obiecałem, chlebek wygląda cudnie. Weźmiemy tylko teraz kosę. Baja. Dobrze. I w środku wygląda tak, czyli super. Drodzy Państwo, superowo, jak widzicie sami, pięknie upieczony chlebek. I taką pajdę oczywiście chrupka, skórka chrupiąca, jeszcze jest ciepławy, ale już moje po prostu ślinotok nie mogę już wytrzymać. Tak mówiłem wcześniej, nie jadłem śniadania, bo zapomniałem kupić chleba. I teraz, drodzy Państwo, łyżeczką oczywiście masełko. I teraz posmarujemy naszą kromeczkę i skosztujemy. Ale chrupiący, baja. Baja. I skosztujemy teraz nasz chlebek. Baja. Zobaczcie. Jeszcze ciepławy. Piękny chlebek. Spróbuję. Obłęd. Baja. Drodzy Państwo, no po prostu nieba a ziemia. Nieba a ziemia, jak to się mówi, nie inaczej. Więc drodzy Państwo, tak to wygląda, jak pokazałem. Chlebuś idealny. Jeszcze foremka, w jakim był upieczony. Drodzy Państwo, jeszcze wymiary foremki, jaką użyłem. To jest sam środek 25-21, niecałe 6,5 cm. Więc drodzy Państwo, leciało tak jak pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I wiecie sami, jaki przepis, taki chleb. Nic dodać, nic ująć. Ale pychota. Uwierzcie mi, pychota.